Halo, halo. Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku w grze Kolumny Survival. Z tej strony GM4 i zaczynamy. No tak, widzicie, jesteśmy dalej w górach. W zeszłym odcinku udało nam się tutaj dokopać, a właściwie dotrzeć do gór. Jesteśmy około 1000 metrów od naszej głównej bazy. Stąd jej nie widać. Ona jest w tamtym kierunku, gdzie jest to mamucie drzewo, więc około 1000 metrów, prawie kilometr, czy nieco ponad kilometr, dosyć blisko w sumie. No i tutaj mamy taki, widzicie, zrobiłem prosty labiryncik. Sobie wejdziemy po nim, tak jak jest on zbudowany. I mam na póki co bardzo małą bazę, ale ten posterunek tak naprawdę ma zasięg taki sam jak każdy inny, w sensie on nie jest jakiś mniejszy czy większy, on jest dokładnie taki sam. Zobaczcie, dokąd on sięga, aż tam moglibyśmy sobie zrobić zasięg naszej kolonii, ale naprawdę na tą chwilę nie mamy tyle materiałów aż dotąd. I w tą stronę aż kawałek tutaj się kończy góra, jak widzicie, dosyć spory teren. No ale myślę, że sobie na razie to damy z tym spokój. Być może potem sobie to powiększymy. Na razie mam taki malutki, no, naprawdę malutki teren, na którym mamy tylko dwa łóżka, dwóch obrońców i kopalnię. Więc wbijamy do środka. Do kopalni to mamy poziom żelaza, na którym totalnie nic nie mamy. I wchodzimy poziom niżej, tu mamy poziom cyny. I jeszcze nieco niżej, parę klocków niżej dosłownie, mamy poziom złota. Plan na dzisiaj jest taki, że sobie postawimy po prostu dwóch górników od cyny, dwóch górników od złota i chyba wrócimy po prostu do bazy. Jakoś sobie to sensownie zrobimy. Postawmy na razie jakieś tymczasowe łóżko tutaj, kopacza. Chciałbym mu dać coś do pracy, gdzie tu jest konstrukcja, strefa kopania. A najpierw trzeba wyrąbać dziurę tutaj ręką. I teraz. Dobra. Teraz powinien gościu przyjść. No, halo, halo. Gdzie on jest? Chyba pola spać od razu. No a jakże, bo jest noc. No to mam, widzicie, dosyć mały poziom zagrożenia. Jakieś tutaj zębiaki gdzieś powinny przychodzić, zaraz lata chwila. Dlatego tutaj mamy, jak widzicie, dwóch kuszników. Stąd mamy dosyć dobry zasięg, mogą strzelać praktycznie dookoła bazy naszej. Dobra, wbijałem w takim razie na dół. I sobie powiększyłem w takim razie tutaj w bok nieco. A to będzie pewnie miejsce na jakieś tam dobre rzeczy dla kolonistów. Jakieś miejsce też na kopalnię typową. Nie chciałbym też, żeby oni kopali po prostu, wiecie, tutaj na środku, na przejściu, że tak powiem, więc szukamy jakiegoś miejsca sensownego bardziej w tą stronę, ale w tą chyba nic nie znajdziemy, widzę. No, może nie być w tą stronę, zobaczmy w tą stronę jeszcze. No, ponoć te złoże występują tylko i wyłącznie pod białym śniegiem. Jeśli gdzieś już jesteśmy poza białym śniegiem, a mogliśmy wyjść, to może już tego nie być po prostu. Tak to działa. O, tutaj coś znalazłem, dobra. Dwa złoże, a akurat powinno wystarczyć. To skopmy do końca. Tam słyszę, już tam łucznicy strzelają. Ale zanim tam, to sobie postawmy może schodki jeszcze. Zawsze nieco łatwiej się wchodzi po takich schodkach. Na tym piętrze nic nie mamy. Przynajmniej jak na razie. Dobra, robimy sobie pochodnie. Do kogo wy strzelacie? Czy to nikogo nie ma totalnie? Środek nocy i co, i pusto?
Idzie jeden zwykły. I tyle. No, powiem wam, że tutaj zagrożenie nie jest zbyt duże. Jak na razie przynajmniej. A stąd ktoś przyłazi w ogóle? Tu taka sroga przepaść. Tam ktoś idzie, zobaczcie. To zwykły zombiaczek idzie. Tak, na razie chyba nie jest zbyt jakoś tutaj niebezpiecznie, więc wracamy do kopania. Sobie potem wykopiemy też tutaj szersze w tą stronę. No, ale to myślę, że gdzieś tam później trochę, żeby teraz nie marnować na to czasu. Wracamy tutaj, gdzie są nasze miejscówki. No i gdzie ten przyszedł? Aha, on jeszcze śpi. Dobra. Postawmy w takim razie dwa miejsca na kopacza. Nie, trzy miejsca na kopacza. Nie, będą trzy miejsca na kopacza, ponieważ chcę mieć, żeby mieli naprawdę dużo tej cyny wydobywali. Myślę, że po trzy złoża cyny, po trzy złoża złota oni sobie wydobywają. O, przyszedł i kopię. Doskonale. Jest trzecie złoże, więc sobie postawię tutaj od razu trzy złoża kopaczy. Gdzie one są? Górnicze. Ja potrzebuję raz, dwa. No, ale nie będą wszystkie trzy. Raz, dwa i nie w tą stronę. W tą stronę, dobra. Odłóżmy i jeszcze postawmy sobie skrzyneczkę, żeby nie musieli za daleko chodzić. O, tutaj. A tutaj, gdzie gościu kopie, będą nasze wyrka. Ja pomogę go wykapać, bo widzę, mu nie idzie za bardzo do kopania. Idziemy po raz. A, do skrzynki, dobra. Dobra. Ja sobie to kopię, ja sobie tutaj troszeczkę poszerzę też. Tutaj mamy dwa złoża złota. Nawet widzę tutaj, o, te będą fajne, żeby je wykopać, więc może niech może te kopią. A tutaj to pionierko sobie niżej, myślę, że możemy śmiało zamurować. Chociaż nie, potrzebuję jeszcze jednego złoża złota swoją drogą. Jak znajdziemy na tym piętrze, będzie doskonale. Jeśli nie, no to trudno, będę pracować na dwóch piętrach. A swoją drogą złoto tutaj wcale nie jest tak jakieś bardzo popularne. To będą mieli w takim razie miejsce na łóżko. A tu jest jeszcze złoto. Kurczę, jak wysoko. No wiecie co, nie ma nigdzie chyba tak, żeby były na jednym poziomie, więc sobie zróbmy tak, że ten dół sobie całkowicie zamurujemy. Nie będzie tym białym, a może nie tym drewnianym. Niech mają tutaj luksusową posadzkę. W końcu wydobywają złoto, a nie jakieś kurcze byle co. Niech mają tak. Tutaj sobie to wyrąbmy do końca, żeby mieli dużo miejsca. Tutaj nie widzą, że mają złoto jeszcze. Niech widzą, jakie tu jest bogactwo w razie czego.
I będzie tak jest. I teraz tak, kopacze. Kopacze, potrzebujemy ich trzech. Gdzie oni są, ci kopacze? Bach. Raz, dwa, trzy. Skrzynę składzić na środku w takim razie, żeby mieli wszyscy w miarę blisko. Ciach. I teraz potrzebujemy tutaj tak, sklep, to na pewno. Tutaj jeden, może na środku. I łóżka. Tutaj wykopiemy w tą stronę jeszcze jakieś miejscóweczkę na łóżka. Ale to zaraz, najpierw może postawmy łóżka tym tutaj, zobaczmy jak sobie, o, doskonale skończył tutaj kopać, to mają miejscóweczkę na łóżka. Teraz sobie to zamurujmy ładnie deskami, jakimiś ładniejszymi może. Może białym brukiem, stać nas niech będzie. Sąbiem i śnieżnym niech mają biały bruk, okienko niech mają, wejście. W środku troszkę spartańsko, no ale trudno. I teraz tak, tutaj trzy łóżka postawimy im. Raz, dwa, trzy. Znaczy kolonistów, a tu już widzę, się przekwalifikował. Zatrudnimy kolonistów też. Raz, dwa, trzy. Zaraz przylecą tutaj. I tak samo tutaj, tym wyrąbmy też może jakąś małą jaskinię na zamieszkanie. Może tutaj. To chwilę trwa, więc widzimy się za ułamek sekundy. No i dobrze, zacznijmy tutaj kolejnych dwóch kolonistów. Także mamy komplet. Tutaj powinien przyjść do łóżka. Tutaj temu łóżko przyniesiemy. Tutaj trzech. Aha, jeszcze musimy dobudować malutki domeczek naszym strażnikom. Oni będą spali raczej na zewnątrz, więc jeszcze tutaj muszę im wybudować malutki domeczek. Tu jest fajna miejscóweczka. Skąpmy ten śnieg. Mieli tutaj małą, przytulną norkę. Im chyba nie jest zimno, więc mogą sobie śmiało spać. Nawet im wybetonujemy wszystko z tej cegły, o, z tej cegły. Tak jak mur. Żeby było, wiecie, uczciwie zrobione. Taka, myślę, że powinna wystarczyć im. Norka malutka. Wejście nie będzie tutaj. O, oczywiście na podłodze zrobimy drewno. Wiecie, drewno lepiej grzeje, nie? Drewno się charakteryzuje dosyć dobrą izolacją cieplną. Także nie ma co prawda jakby potrzeb ani zimna, nic takiego. Muszą tylko jeść, ale niech mają drewno i mają wyłożoną posadzką. Ładną, fajną, ciemną taką. Tak może być. Tutaj jakieś łóżeczko im postawimy. Nie wiem, ile będę miał, czterech być może, więc postawimy cztery łóżka. Pochodnie. Jeszcze musimy zbudować tutaj, jak wiadomo, jakiś daszek. A daszek im postawimy może z... A nie będzie ze zwykłego drewna. Oj, spadłem. Nie szkodzi.
No i tak się prezentuje nasz domeczek dla naszych obrońców. Ja tutaj też mam taką ciekawostkę, czy taką małą rzecz, chyba tutaj postawię ich nieco więcej. W sensie jeszcze dwóch im tutaj dostawię. Niech mają jeszcze wieżyczkę z tej strony jedną i z tej strony sobie postawimy jeszcze dodatkowych dwóch kolonistów. Tym razem może nie strzelają z normalnego łuku. Chociaż wiecie co? To chyba nie ma sensu. To jest na tyle mały ruch, że zróbmy może i tutaj. Jeszcze i tutaj. Postawmy jeszcze na wszelki wypadek po jednym łuczniku. Myślę, że sobie na spokojnie dadzą radę. Zrobimy tym razem wejście nie stąd, a gdzieś koło ich bazy, żeby mieli blisko od wyjścia. Gdzieś niech tutaj się włazi, nie tym klockiem. Dobra. To poszerzenia jeszcze poza cinkiem, myślę. Tutaj też do upiększenia troszeczkę drewna poza cinkiem. Dobra, ziomość, tutaj nie będzie miał łóżka. Sorry. Tak samo wy tutaj nie będziecie mieć łóżka. Złazić na dół do kopalni, tam macie swoje uwyrka. Tutaj są cztery łóżka dla naszych kolonistów. Dla naszych, sorry, strażników. Tylko i wyłącznie, o, żeby nie było zimno, może im tutaj stawię pochodnie nad łóżkiem. No, mają nad łóżkiem pochodnie. Tutaj siedzicie w pokopalniach, jak takie muroki największe, to tam możecie sobie siedzieć i będziecie szczęśliwi. Swoją drogą mam chyba skałę. O, blok czarnego kamienia, którego jeszcze nigdy nie używałem. Kamienny blok, o, jak to działa. A, mogę sobie po prostu zamurować. Dobra, są trzy łóżka, jest trzech górników, kopią cynę. Wy też potrzebujecie sklepu tutaj blisko, pach. Aha, jeszcze wiecie co potrzebują? Chyba, znaczy nie wiem czy to potrzebują, ale to postawmy na wszelki wypadek. Tablica narzędziowa, macie. Tak samo wam dam tablicę narzędziową, macie. I są dwa łóżka, jeszcze jedna potrzebujecie, tylko widzę. Dobra, jest was też trzech. Czyli mam tutaj łącznie jeszcze kolonia, zrekrutuj 10 kolonistów, 3 w kopalni złota, 3 w kopalni cyny, 4 obrońców. Myślę, że obrońców troszeczkę nad wyrost. Sobie to skopę tutaj, żeby było lepsze nieco, wiecie, lepsze wejście. Chociaż chyba mi się lepiej kopie od góry na dół. No i widzimy się na końcu. To przekopę. Ok, tutaj myślę, że tak dosyć lekko przybudowałem naszą bazę, jak widzicie. Tutaj jest miejsce naszych 4 kolonistów, którzy sobie bronią naszej bazy. Przed wejściem mały labiryncik. Tutaj mamy sztandar, wejście do kopalni. Tutaj zmieniłem schodki na te takie szare. Dodaję parę pochodni. Tutaj mają miejsce pracy nasi koloniści, którzy zajmują cyną. Tutaj mają skrzynkę. Sklep, no i warsztat z narzędziami. Mają tutaj swoje miejsce do spania, swój pokój do spania. No i tutaj niżej mamy to samo, tylko że dla górników złota. Również z trzech. Tutaj mają swój pokoik. Troszkę brzydszy, myślę, ale na razie mi to wystarczy. Pewnie kiedyś tutaj przyjdę poza cikiem i to trochę zrobię. No i myślę, że to będzie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Sobie teraz wrócę do bazy. Więc pewnie zaraz tam będziemy się widzieć. No, tutaj zarówno właśnie cyny, jak i złota się wydawają dość wolno. Zobaczcie sobie, jak to wolno trwa. Nie jest na pewno, ile to dokładnie trwa. Dobra, ją spać. Ale złoto też tak dosyć wolno. W tej chwili, o, nie ma schodków. W tej chwili wykopali dosyć mało swoją drogą, bo zobaczcie, mamy tylko 8 sztabek złota i 33 sztabki brązu, natomiast gołej rudy nie mają prawie w ogóle, bo to przytapiają na miejscu w tej naszej głównej bazie.
Więc pewnie sobie będziemy teraz przez noc wracać do naszej głównej bazy. I widzimy się już na miejscu. Trzeba to oświetlę też, żebyście widzieli, do kogo strzelacie. No, tak stoją sobie. Ja tutaj nie jest zbyt niebezpiecznie, więc gitara. Więc wracamy sobie do bazy, w tą stronę. I do zobaczenia. Swoją drogą, fajnie to właśnie widać ten nasz punkt orientacyjny, czyli to mamucie drzewo z daleka. To było osiągnięcie, właśnie przez chwilę się wyświetliło w prawym dolnym rogu, że osiągnąłem dzień setny w grze. Właśnie się kończy noc. Z dnia setnego jest trzecia w nocy, z tego co widzę. Sobie zobaczymy, jak sobie radzą nasi obrońcy w naszej głównej wiosce. Ale myślę, że poziom się nie powinien jakoś bardzo podnieść, więc powinno być ok. Zresztą już jest ranek, więc już same co najwyżej niedobitki chodzą. Jak zwykle statystyka, zużyli dosyć dużo bełtu, widzę. Było chyba ustawione na 300. Sobie zobaczmy, jak to wyglądało. Może damy im tych bełtów, róbcie może 500, a nie 300, 350. A jest 200, czyli użyli koło 100 bełtów, dobra. Róbcie 500, żeby było. Kołusznik dzień też, niech zróbcie za 3, niech będą oczywiście, jak żeby inaczej. Ja się też już chyba wymienię z kuszy, znaczy z... Może nie aż tyle, jedna mi wystarczy kusza. I bełtów też zamiast amunicji. O, szkoda, że tylko 25 się ładuje. Odłóżmy wszystko, co nie moje, co niepotrzebne. No i dobra, moi drodzy. To był w tym odcinku tyle, myślę, także dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia. Cześć.